Miała trwać 3 dni, trwa już prawie 11 miesięcy. Wojna w Ukrainie. Wiele osób jest poirytowanych już tą pomocą dla Ukrainy czy tym tematem, ale to dlatego, że jest tu, w swoich domach, w ciepłym, bezpiecznym miejscu. Ci, którzy mają tam nadal rodziny walczących mężów, walczących ojców, czują zupełnie inaczej. A ci, którzy stamtąd wracają, tak jak nasz dzisiejszy gość Witold Zębaczyński, wracają po prostu z piekła. Witam cię serdecznie. Wybrałeś się w podróż chyba życia, dość niebezpieczną i pełną emocji, bo byłeś w Bachmucie, w Charkowie, zawiezie się tam pomoc. Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie, pierwszy dźwięk, taki, który najbardziej utkwił ci w głowie, kiedy już tam dotarłeś z naszego ciepłego, spokojnego Opola? Rzeczywiście nie wyobrażam sobie, żeby w życiu trafić w miejsce bardziej nieprzyjazne do życia, takiej egzystencji naszej codziennej, niż Bachmut. To jest autentyczna akumulacja wszystkich czynników, które dążą do tego, żeby to miejsce stało się czymś, co można nazwać absolutną dehumanizacją nie tylko tych, którzy są mieszkańcami Bachmutu czy innych miast dziś nękanych przez rosyjskie wojsko, przez najemników, byłych więźniów i wagnerowców, ale tych też żołnierzy, którzy bronią tych terenów bądź próbują te tereny odzyskać. Kiedy tylko przekroczy się linię strefy zero, czyli tej, w której rzeczywiście dochodzi do wymiany ognia, to powietrze zmienia swój skład. To już nie jest tylko tlen i azot, to jest również siarka, to jest również zapach po prostu wybuchów pyłu i tego, co ze swoich luf wydobywa artyleria. I zupełnie w takich okolicznościach trudno zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, chociażby związane z tym, że ludzie, którzy przebywają w terenach dziś pod mocnym obstrzałem, no, nie mają szansy na bieżącą wodę, prąd, na żywność, a jednak trzeba jakoś żyć. Ale co ciebie najbardziej uderzyło? Mówiłeś, że sam dźwięk to jest zupełnie inaczej niż kiedy idziemy na strzelnicę. Sam dźwięk wybuchów, pocisków, bo przecież koło was strzelali. To jest coś przerażającego i całe otoczenie. Czy tam jeszcze są jakieś domy, czy większość to jednak ruiny, w których trudno zobaczyć takie normalne życie? Kiedy przekracza się granicę Donbasu, krajobraz staje się jedną zbiorową ruiną i mogiłą. I miejscowość po miejscowości, przez które przetaczał się front bądź te potyczki z wojsk, są dzisiaj praktycznie wyludnione. Ale w każdej z nich jest po kilka, kilkanaście osób i oni najbardziej potrzebują pomocy humanitarnej. W samym Bachmucie wydawałoby się, gdzie no, nie ma sensu przebywać. Jest część populacji, część mieszkańców, którzy nie mają dokąd uciec. I celem naszego wyjazdu było dotarcie do nich z żywnością, z lekami, z tym wszystkim, czego ludzie potrzebują na co dzień. I o dziwo znajdowały się w tych punktach niezłomności. Są to organizowane przez lokalną społeczność miejsca, gdzie można się tymczasowo schronić, tymczasowo ogrzać, jeżeli ktoś ma agregat. I w jednej z sali było około 120 osób. I dzisiaj tam przebywa w dalszym ciągu rzesza mieszkańców, która potrzebuje bezpośrednio pomocy. I ta pomoc musi po prostu docierać. To znaczy nie ma takich warunków, w których moglibyśmy sobie wyobrazić, że tych ludzi można zostawić. Ty sam to widziałeś. Tam jest taki kontrast na Ukrainie. Są miasta czy dzielnice, które wyglądają, jakby nic się nie działo, a są miejsca, których po prostu nie ma. Czemu ci ludzie, bo rozmawiałeś z nimi, czemu ci ludzie z tych ruin nie chcą się właśnie przenieść gdzieś w inne miejsce? Na co i czy na kogo czekają? To jest tak, że czasami nie ma dokąd uciekać. Kiedy nie masz pieniędzy, kiedy twoje mieszkanie, twój dom jest jedynie ruiną, jesteś seniorem, czasami nie wiem, samotną matką, bądź osobą, która nie posiada zasobów, zdolności do tego, żeby rozpocząć w innym miejscu życie, to zostaje ci tkwić w tym, gdzie jesteś. I to, co można powiedzieć o takiej codzienności Bachmutu, to jest nieustanny, głęboki bas i uderzenie tej fali akustycznej ostrzałów, do której z czasem ludzie przywykają.
kiedy jesteś tam na kilka godzin, wydaje ci się, że to naprawdę za chwilę skończy się jakąś absolutną tragedią dla wszystkich, ale jednak po ulicy, a właściwie tego, co z niej zostało, idzie pan na spacer z labradorem. W innym miejscu młoda dziewczyna wzdłuż ściany budynku przemyka z jakąś menażką i to jak gdyby ci uzmysławia, że praktycznie człowiek w skrajnych sytuacjach może przywyknąć do wszystkiego. Widać takie punktowe odbicia normalności. Dla mnie takim zupełnie surrealistycznym widokiem w Bachmucie było to, kiedy jakaś ekipa techników, prawdopodobnie elektryków na podnośniku, próbowała połączyć ze sobą jakiś kabel, który zwisiał porwany nad drogą. Zastanawiałem się, jaki to może przynieść cel, skoro dookoła nie ma jednego budynku w całości i cała infrastruktura jest kompletnie zniszczona. Ale ten kabel był do czegoś potrzebny. I oni, nie patrząc na to, co się dzieje wokół, musieli wykonać swoje zadanie. I również cel misji, naszej misji Opozycja dla Ukrainy miał podobny charakter. Przede wszystkim to, żeby zawieźć paczki żywnościowe dla mieszkańców Bachmutu i żeby zawieźć to, co zostanie użyte przez żołnierzy do tego, żeby zatrzymać ruski mir. I mówię tutaj konkretnie o dronach, o ładownicach, mówię tutaj o kamizelkach kuloodpornych. Bez tego wszystkiego nie możemy liczyć na to, że to szaleństwo kiedykolwiek się zatrzyma. Ja uważam, że żeby Putin i cała jego armia w końcu przestała nękać Ukrainę, ale przede wszystkim dała nam również tu w Polsce spokojnie żyć, to całą siłą z Zachodu, Stanów Zjednoczonych, musimy dzisiaj Ukraińcom dostarczyć to, o co prosili. A o co proszą, dowiedziałem się na miejscu, rozmawiając bezpośrednio z żołnierzami w różnym stopniu wojskowym. I to jest prosta odpowiedź. Potrzebna jest artyleria, amunicja do niej i drony. I nic więcej. Po prostu tylko ogniem można ich zatrzymać. Uważam, że jest to nasze zobowiązanie, żeby przestać owijać bawełnę i powiedzieć wprost. Tylko siłą, tylko artylerią, tylko czołgami jesteśmy w stanie my wszyscy przywrócić wolność Ukraińcom, ale przede wszystkim zadbać o to, żeby tu w Polsce nasza sytuacja życiowa się ustabilizowała. Bo ten, kto nie wiąże sytuacji wojennej w Ukrainie z naszym statusem ekonomicznym ciągle się pogarszającym, ten nie rozumie, że to jest jak gdyby zespół naczyń połączonych. Więc no i chyba trochę z naszym bezpieczeństwem też, prawda? Bo to jednak być może ta Ukraina jest takim buforem bezpieczeństwa dla Polski. Ukraina jest buforem bezpieczeństwa dla Polski i Ukraina nie może przestać nim być, bo gdy padnie linia obrony na naszej wschodniej flance, my jesteśmy następnym etapem i to każdy powinien dobrze rozumieć. Ale wracając do samego Bachmutu, kiedy wjeżdża się na miejsce, można mieć takie wrażenie, że Ukraińcy dają sobie doskonale radę, ale tak jest z wielkim kosztem. Tam topografia terenu w samym Donbasie nie sprzyja wojnie okopowej. Żołnierze, z którymi rozmawialiśmy, przebywający w okopach, mają problem z prozaicznymi rzeczami. Chociażby opady deszczu. Ta zima wyjątkowo ciepła powoduje, że permanentnie siedzą w wodzie. Jakby było mało, to jeszcze bywa tak, że spływające błoto uniemożliwia im obronę. I w tej sytuacji trzeba zadać im pytanie, czego potrzebujecie, żeby wytrwać. Ale też nie można dać się w pewien sposób przechytrzyć taktyce Rosjan, bo skupienie uwagi świata i również obrony Ukrainy na samym Bachmucie ma na celu zapewne przygotowanie uderzenia w innym kierunku. I o tym dowiedziałem się również z spotkań w Charkowie, które jako piękne, milionowe miasto w sytuacji kompletnego zaciemnienia rzeczywiście wygląda jak plan filmowy, ale tam ludzie żyją i starają się względnie normalnie funkcjonować. Oni dobrze wiedzą, że będą kolejnym etapem ataku, może już nie szturmu na miasto, ale że ten kierunek północny i wschodni to jest to, na co Putin się szykuje. Dlatego dzisiaj każdy, kto walczy w Ukrainie, mówi do nas wprost. Przekażcie opinii międzynarodowej podziękowania za to, co zrobiła, ale powiedzcie, że 10-15 czołgów, a to jest mniej więcej tyle, ile wraków mijasz między Izium czy Kramatorskiem a Bachmutem, nie zmieni losów tej wojny. Tam trzeba setki egzemplarzy ciężkiego uzbrojenia i to musi dotrzeć tu i teraz. Powiedz mi, bo jako chłopak na pewno oglądałeś filmy wojenne,
No bo to jest ciekawe. Jeszcze jesteśmy pokoleniem, które żyje też II wojną światową, historią. I teraz miałeś jakby chyba taką namiastkę, czy nawet nie namiastkę tego na miejscu, czyli otaczali cię żołnierze, wraki czołgów. Jak to odebrałeś? Jakie to robi wrażenie na człowieku, który zna to tylko z telewizji, czyli jak większość nas? Wojna filmowa, czy taka, którą znamy z literatury, to jest wojna często opisywana wielkimi słowami i odnosząca się do uczuć wyższych. A to, co widzisz na miejscu, to są gruzy, do których zamieszkania czy odbudowy przystąpić nie można, dlatego że wszystko jest usłane minami, niewybuchami. I całe zrujnowane połacie miejscowości wcale nie są możliwe w tak szybkim stopniu do odbudowania, bo samo rozminowanie tego terytorium może zająć miesiące, jak nie lata. Czyli ten efekt odłożony w czasie samego starcia jednostek wojskowych pozostawia długotrwały ślad dla ludności. Ciężko mi sobie wyobrazić, jakim ogromnym kosztem można odbudować całą infrastrukturę. Jeżeli masz miejscowości i miasta, w którym każdy obiekt jest pozbawiony funkcjonalności, a Rosjanie ukradli między innymi technikę komunalną. To są rzeczy, o których nikt z nas nie myśli. Żeby wrócić do życia, potrzebujecie usług komunalnych i to jest naturalne. Ale nie ma czym wywieźć śmieci, nie ma czym dostarczyć wody, bo to wszystko zostało skradzione. Więc miejscowości już bezpośrednio w samym Donbasie, między powiedzmy Charkowem a Bachmutem, to jest naprawdę gruzowisko, które właściwie nawet moją wyobraźnią nie jest możliwe do tego, by stać się miejscem tętniącym życiem, ale wiem, że trzeba na to czasu i trzeba na to energii samych Ukraińców, żeby tam życie przywrócić. I oni mają to w sobie, że chcą to zrobić, dlatego my im musimy pomagać. Powiedz nam, bo to nie była ekskluzywna wycieczka. Nagle trafiłeś do zupełnie surrealistycznego miejsca. Jak wyglądał wasz dzień, wasza podróż? No bo nagle nawet zwykła toaleta, prysznic, wszystko mogło stać się problemem i pewnie było. Jak to wyglądało? Gdzie mieszkaliście? Co jedliście? Jak jechaliście? Czy był konwój? Jak to wyglądało? Tak, pierwotnym założeniem było stworzenie konwoju złożonego z wielu pojazdów. Wszyscy bardzo mocno dopakowani pomocą humanitarną i tym zaopatrzeniem wojskowym. Dążyliśmy do tego, żeby trzymać się planu pozwalającego znaleźć choć minimum czasu na sen ze względu na gigantyczne odległości. Po drodze spotkało nas kilka nieprzewidzianych problemów związanych głównie z przeładowaniem. To znaczy, kiedy chce się jechać taki kawał z pomocą, bierze się wszystko, co można uzyskać. I chcieliśmy to za wszelką cenę dostarczyć i ta pomoc humanitarna dojechała. Wjeżdżasz do miasta, gdzie nie ma żadnego światła. Otacza cię piękna architektura na zmianę z zrujnowanymi budynkami. Ulice są puste, trwa godzina policyjna, ale mieliśmy specjalne przepustki, które uprawniały nas do tego, żeby w tym czasie się poruszać. Tam kilka godzin schnął w hotelu aranżowanym na schron, ale przyznam, nie czułem zagrożenia, dlatego że otuchy dodaje zawsze ta myśl, że tu ktoś normalnie żyje, funkcjonuje i jutro dzieci będą miały lekcje online, a ta pani będzie musiała pójść do swojej pracy, a ten pan zająć się jak gdyby innymi sprawami. To rzeczywiście sprawia, że nie boisz się. Ale poruszając się coraz bliżej w stronę samego frontu, każdy ruch musi być głęboko przemyślany. Prosty przykład. Kiedy konwój porusza się wzdłuż drogi, nie może sobie pozwolić na to, żeby opuścić asfalt. Dlatego, że nie masz żadnej gwarancji, że gdy opuścisz auto za potrzebą, nie wlezisz na minę. I ludzie, którzy muszą funkcjonować tam pod taką presją, jak gdyby przyzwyczajają się, a ty ciągle musisz o tym pamiętać. I dlatego to bezpieczeństwo wyprawy było zapewnione również przez Siły Zbrojne Ukrainy, doświadczoną fundację Otwarty Dialog, która jest głównym organizatorem tego wyjazdu. To jest fundacja, która nie ma zahamowań w dostarczaniu sprzętu również wojskowego, okołowojskowego, czyli na przykład kamizelek kuloodpornych czy noktowizorów. I ekspedycja
w całej swojej postaci była bardzo zróżnicowana. Ja trochę martwiłem się o to, jak zareagują osoby, które są pierwszy raz w Ukrainie, nie były jeszcze od początku wojny. Jednak wszyscy zdali ten egzamin, niezależnie czy byli to kierowcy, czy byli to posłowie, którzy mieli odbyć z nami jakieś spotkania z samorządowcami, czy to w Kramatorsku ustalić, chociażby to, że Kramatorsk nie ma miasta partnerskiego w Polsce, żeby poszukać partnerskiego samorządu, który pomoże w tym, żeby zorganizować do kolejnego szpitala agregat, czy do kolejnej szkoły parę komputerów, by mogły się odbywać zajęcia dla dzieci. I to wszystko sprawiło, że wielowymiarowy aspekt tej wyprawy miał wiele punktów, gdzie coś mogło się wysypać i tak się stało. Popsuło nam się kilka samochodów, musieliśmy w sposób improwizowany naprawiać, ale najważniejsze, że nikt nie ucierpiał i że nie przekroczyliśmy pewnej granicy. Chociaż przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie, bym w życiu jeszcze trafił do większego piekła, ale to jest moje prywatne zdanie oparte na tym, że w miejscu, w którym słyszysz wymianę ognia, po raz pierwszy masz poczucie, że zaraz nastąpi niechlubny koniec. Ale on nie następuje, dlatego że to jest tylko strach, który wynika z tego, że nie znasz tej sytuacji. Pomyśl wtedy o tym, co czują osoby, które muszą być tu codziennie, z własnej woli bądź nie. I wtedy trzeba po prostu skupić się na zadaniu. Polska, I love you, Polska, sława Ukrainie! Herojom sława! Спасибо, Польша!